Wczoraj wspomniałem, że Adwent nawiązuje do czasu, jaki od stworzenia świata upłynął do dnia narodzin Chrystusa. Że w przybliżeniu to było około 4000 lat. Stąd w naszych domach i w kościołach przygotowujemy adwentowe wieńce, które zdobią 4 świece. 4 świece symbolizują 4 niedziele Adwentu, ale również ten czas upływający od stworzenia świata do dnia narodzin Chrystusa. 4 świece, które nie zapalamy jednego dnia wszystkich, ale po kolei. Pierwszą w pierwszą niedzielę, drugą w drugą niedzielę Adwentu, trzecią zapalamy w trzecią niedzielę Adwentu i czwartą zapalamy w ostatnią, czwartą niedzielę Adwentu. Czasem na wieńcu, tak jak tu u nas, jedna z tych świec jest nieco jaśniejsza, różowego koloru. Oznacza ona trzecią niedzielę Adwentu, która w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Gaudete. Radujcie się. Niedzielą radości, niedzielą, która wzywa nas do radości, bo Adwent to nie czas smutku, umartwiania się. Oczywiście można zachować, przygotowując się do przeżywania dobrego świąt Narodzenia Pańskiego, także ten wymiar postny jest ważny. To przygotowanie może być także połączone z jakimiś wyrzeczeniami, zwłaszcza dzieci odmawiają sobie w czasie Adwentu jakichś tam przyjemności, żeby dobrze przygotować swoje serca na przyjście Pana. Może dziś, drugiego dnia Adwentu, warto pomyśleć nad tym swoim postanowieniem adwentowym. Co ja Bogu przez te kilka tygodni, które dzielą nas od świąt Narodzenia Pańskiego, jestem w stanie ofiarować Bogu? Tak, żeby z tygodnia na tydzień moje serce coraz bardziej płonęło Jego blaskiem. Tak jak wieniec adwentowy, z tygodnia na tydzień coraz jaśniej płonie, coraz więcej światła daje. Tak niech nasze serca z tygodnia na tydzień coraz bardziej jaśnieją Jego chwałą, chwałą Boga.